Park Narodowy na Wybrzeżu Karaibskim, do którego niebawem jedziemy. A tam daleko na horyzoncie Isla Margarita, na której będziemy wieczorem oczywiście. Dzisiaj w Wenezueli jest święto. Tak a propos, nie wolno pić alkoholu. Nawet w sklepie, jak sprzedają piwo, każą chować. Nie ma na przykład, bo to będzie.
lepiej. Przepraszam. Wypłynęliśmy w poszukiwaniu delfinów i są prawdziwe, całe stado, wspaniałe. Piszczą ślicznie.
marihuana. Bez przesady z tym plemem. Así mami es, hijo. Na tej wyspie żyją iguany. Mami, cuidado con el dedo. Venga, madre, sancocho sale ahí también. Una cuarta empanada. Na tej wysepce spożyjemy lunch, kalmary i ryby. No i cóż, w takich niezwykłych okolicznościach przyrody pani Bigunia spożywa kalamary usmażone w karaibskim słońcu. A ja rybkę. I tu mamy kolejną iguanę. Piękna. Wygrzewającą się w słońcu. Karaibskim słońcu. Ta wysepka jest częścią parku narodowego, więc poza pewne strefy nie wolno tutaj wychodzić, jak na przykład poza tą żółtą taśmę. Ponoć w inne dni przyjeżdżają tu tylko wycieczki, ale dzisiaj jest święto w Wenezueli, więc ta masa Latynosów przybyła tutaj świętować. Na szczycie wysepki posadzono taką latarnię morską. Tu ponoć są węże boa, ale trzeba by wyjść poza tą strefę i poszukać po drzewach. No niestety dużo policjantów jest dzisiaj tutaj na tej wyspie. To oczywiście część parku narodowego Mochima. Just I'm gonna
kurwa. Na Isla Margarita. Jestem poza pokojem i Gunia jeszcze śpi. Isla Margarita. Przyjechaliśmy wczoraj wieczorem na karaibski raj należący do Wenezueli. Hotel nazywa się Portofino. Plaża należy do hotelu Portofino. Ale nie widzę parasoli, cholera. Przy plaży rozpostarły się już sklepiki.